Dzień Tryfidów. Taśma trzecia, ścieżka druga. Nie wiem, co by się stało, gdyby pan nie nadbiegł. Urwała, a potem dodała. Ale bardzo mi wstyd. To dowodzi, jak szybko może się załamać nowoczesna młoda kobieta. Wrzaski, płacze, histeria, ohyda. Wyglądała teraz i czuła się wyraźnie lepiej, chociaż sięgając po kieliszek skrzywiła się jakby z bólu. A ja myślę, odezwałem się, że od wyjścia ze szpitala zachowywałem się właściwie jak idiota i miałem dużo szczęścia. Tylko szczęśliwym trafem nie wpadłem w taką samą kabałę jak pani. Każdy posiadacz wielkiego skarbu zawsze żyje w zagrożeniu, odparła refleksyjnie. Odtąd będę o tym stale pamiętał. Ja mam to już wyryte w pamięci na zawsze. Siedzieliśmy przez chwilę, słuchając hałasów dobiegających z sąsiedniego baru. Co teraz zrobimy? Spytałem wreszcie. Muszę wracać do domu. Ojciec na mnie czeka. Doktora z pewnością nie ma co już szukać, nawet jeżeli ominęło go nieszczęście. Chciała coś jeszcze dodać, ale umilkła. Czy pozwoli pani, że ja też z panią pójdę? Spytałem. W obecnej chwili tacy ludzie jak my nie powinni chodzić w pojedynkę. Spojrzała na mnie z wdzięcznością. Jak to dobrze, miałam już pana o to prosić, ale pomyślałam sobie, że jest może ktoś, kogo chciałby pan poszukać. Nie ma nikogo, odparłem. Przynajmniej w Londynie. Cieszę się. Nie boję się wprawdzie, że mnie znowu ktoś złapie. Będę teraz bardzo ostrożna, ale szczerze mówiąc, boję się samotności. Zdaje mi się od razu, że jestem odcięta od świata i wyobcowana. Ja też zacząłem teraz widzieć wszystko w nowym świetle. Poczucie wyzwolenia przytępiła teraz świadomość okropnych przeżyć, jakie nas zapewne czekają. W pierwszej chwili musiało się oczywiście odczuwać pewną wyższość nad innymi, a tym samym pewność siebie. Nasze szanse utrzymania się przy życiu były milion razy większe od szans innych ludzi. Oni musieli snuć się, błądzić po omacku i zgadywać. Myśmy mogli po prostu wszędzie wejść i wziąć, co nam potrzeba. Ale oprócz tego będzie przecież moc innych spraw. Powiedziałem, ciekaw jestem, ilu nas się uratowało i nadal widzi. Spotkałem jeszcze jednego mężczyznę, małą dziewczynkę i niemowlę. Pani nie spotkała nikogo. Przekonamy się bodaj, że wzrok jest wielką rzadkością. Niektórzy zrozumieli już widocznie, że tylko wówczas mają szansę pozostania przy życiu, jeśli schwytają kogoś, kto widzi. Kiedy wszyscy to zrozumieją, nasze perspektywy będą dość żałosne. Przyszłość rysowała mi się w tej chwili jako alternatywa między samotniczą egzystencją, w wiecznym strachu przed niewolą, a zgromadzeniem wybranej grupy, która będzie nas broniła przed innymi grupami. Słowem, każdemu z nas przypadnie w udziale rola przywódcy, a zarazem jeńca. Natychmiast też przed oczami stanął mi odrażający obraz krwawych walk między poszczególnymi bandami, prowadzonych o zawładnięcie nami. Rozważałem w przygnębieniu wszystkie te warianty, gdy Josella przywołała mnie do rzeczywistości, wstając z fotela. Muszę iść, powiedziała. Biedny ojciec, jest już po czwartej. Kiedyśmy się znów znaleźli na Regent Street, zaświtała mi nagle pewna myśl. Chodźmy, powiedziałem, tu gdzieś powinien być sklep. Sklep był zupełnie cały. Zaopatrzyliśmy się w dwa imponujące noże wraz z futerałami i pasami do ich noszenia. Czuję się jak pirat, powiedziała Josella, przypinając swój nóż. Lepiej chyba być piratem niż branką pirata, odparłem. Kilka metrów dalej stała na jezdni wielka, leśniąca limuzyna. Z wyglądu był to samochód, którego silnik powinien był wydawać co najwyżej cichutki szmer. Gdy jednak nacisnąłem starter, odgłos rozbrzmiał nam w uszach donośniej niż normalny łoskot ruchliwej ulicy. Ruszyliśmy na północ, zygzakami omijając porzucone samochody i błąkających się ludzi, którzy na dźwięk zbliżającego się pojazdu zamierali w bezruchu pośrodku jezdni. Przez całą drogę wszystkie twarze zwracały się ku nam pełne nadziei i przybierały znów wyraz przygnębienia, kiedyśmy jechali dalej. Jeden z domów przy naszej trasie buchał płomieniami, a chmury dymu wskazywały miejsce innego pożaru gdzieś na Oxford Street. Na Oxford Circus było bardziej ludno, ale udało nam się przejechać bez przeszkód, po czym minęliśmy BBC i skręcając na północ znaleźliśmy się na szosie biegnącej przez Regent's Park. Wielką było ulgą
wydostać się na otwartą przestrzeń, gdzie nie było błądzących po omacku nieszczęśliwych ludzi. Na rozległych trawnikach dostrzegliśmy tylko dwie lub trzy niewielkie grupki tryfidów kusztykających w kierunku południowym. Udało im się jakoś wyrwać z ziemi pale, do których były przykute, i ciągnęły je teraz za sobą na łańcuchach. Przypomniałem sobie, że w wydzielonym miejscu obok ogrodu zoologicznego są nieprzycięte okazy, niektóre na uwięzi, większość jednak otoczona tylko podwójnym ogrodzeniem z drutu kolczastego, i zastanawiałem się, w jaki sposób wydostały się na wolność. Josella też zauważyła tryfidy. Im cała ta katastrofa nie zrobi wielkiej różnicy, powiedziała. W dalszej drodze nie natrafiliśmy już na żadne przeszkody. Po kilku minutach zatrzymałem samochód przed domem wskazanym przez Josellę. Wysiedliśmy i jednym pchnięciem otworzyłem bramę. Krótki podjazd otaczał półkolem dużą kępę krzewów zasłaniających od ulicy cały prawie fronton domu. Gdyśmy skręcili za róg, Josella wydała okrzyk i pobiegła naprzód. Na żwirze drogi leżał plackiem człowiek, ale głowę miał zwróconą w bok i widać było pół twarzy. Od razu zobaczyłem czerwoną pręgę na policzku. — Stój! — krzyknąłem do Joselli. W moim głosie zabrzmiała taka trwoga, że Josella stanęła jak wryta. Dostrzegłem teraz tryfida. Czaił się wśród krzewów nieopodal leżącej postaci. — Wróć! Szybko! — nakazałem. Zawahała się, wciąż wpatrzona w leżącego mężczyznę. — Ale ja muszę — zaczęła, odwracając się do mnie. Wtem urwała. Oczy jej rozszerzyły się i krzyknęła głośno. Obróciłem się raptownie i o metr za sobą ujrzałem tryfida. Odruchowo zasłoniłem oczy rękami. Usłyszałem świst uderzającej mnie wici, ale nie straciłem przytomności, ani nawet nie poczułem piekącego bólu. W takich chwilach myśl pracuje błyskawicznie, jednakże to raczej instynkt niż rozum kazał mi skoczyć do tryfida, nim ten zdążył powtórnie mnie smagnąć. Zderzyłem się z nim i obaliłem go na ziemię, lecz już w trakcie padania wczepiłem się rękami w górną część jego łodygi, usiłując wyrwać kielich wraz z trującą wicią. Łodygi tryfidów nie dają się złamać, ale można je rozszarpać. Ta łodyga została rozszarpana bardzo dokładnie, zanim się podniosłem. Josella stała w tym samym miejscu, niezdolna uczynić ruchu. — Chodź tu — powiedziałem. — W krzakach za tobą jest drugi. Obejrzała się lękliwie przez ramię i podeszła do mnie. — Ależ on cię uderzył — powiedziała z niedowierzaniem. — Dlaczego nic ci... — Sam nie wiem — odparłem. — Powinien był mnie oparzyć. Spojrzałem na powalonego tryfida. Wtem przypomniałem sobie noże, w które się zaopatrzyliśmy, lękając się innych zgoła wrogów, i użyłem swego, aby obciąć wić u nasady. Zbadałem ją uważnie. — Sprawa wyjaśniona — powiedziałem, wskazując torebki z jadem. — Patrz, są zupełnie puste. Gdyby były pełne, albo choćby częściowo pełne, obróciłem kciuk ku ziemi. Zawdzięczałem ocalenie prawie pustym torebkom i swojej odporności na jad tryfidowy. Mimo to na rękach pozostał bladoróżowy ślad, a kark swędział mnie piekielnie. Pocierałem go, wpatrując się wciąż w uciętą wić. To dziwne, szepnąłem raczej do siebie, niż do Joselli. Ona jednak usłyszała. Co jest dziwne? Nigdy jeszcze nie widziałem wici z tak opróżnionymi torebkami jadowymi. Ten tryfid musiał się dzisiaj dobrze napracować. Ale Josella już mnie pewno nie słuchała. Uwagę jej znów przykuł mężczyzna leżący na drodze, a potem przeniosła spojrzenie na stojącego obok tryfida. Jak go stąd zabrać? Spytała. Nie możemy do niego podejść, dopóki się nie załatwimy z tryfidem, powiedziałem. Poza tym obawiam się, że już mu w niczym nie można pomóc. Chcesz powiedzieć, że nie żyje? Skinąłem głową. Tak, co do tego nie ma wątpliwości. Widziałem ludzi porażonych jadem tryfidowym. Kto to jest? Stary Pearson, nasz ogrodnik i szofer mojego ojca. Taki kochany człowiek, znam go od dziecka. Ogromnie mi przykro. Zacząłem, żałując, że nie przychodzi mi na myśl nic bardziej stosownego do okoliczności, gdy Josella przerwała mi nagle. — Spójrz! — Och, spójrz tam! — wskazała ścieżkę prowadzącą za dom. Zza rogu wystawała noga w czarnej pończosze i damskim pantoflu. Posuwaliśmy się ostrożnie naprzód,
aż się znaleźliśmy bezpiecznie w miejscu, skąd lepiej było widać. Dziewczyna w czarnej sukni leżała na pół na ścieżce, na pół na grządce kwiatów. Jej ładną, świeżą twarz przecinała jaskrawa czerwona linia. Gisella wciągnęła głośno powietrze. Łzy napłynęły jej do oczu. To Ania. Biedna mała Ania, wyjąkała. Usiłowałem ją choć trochę pocieszyć. Oni oboje nic na pewno nie poczuli, zapewniałem ją. Kiedy jad jest dość mocny, zabija w ułamku sekundy. Nie widzieliśmy już więcej żadnego ukrytego Tryfida. Być może ten sam zaatakował oboje zabitych. Przeszliśmy razem przez ścieżkę i bocznymi drzwiami weszliśmy do domu. Gisella zaczęła wołać domowników. Nie było odpowiedzi. Zawołała znowu. Nasłuchiwaliśmy. Ale dom spowijała głucha cisza. Gisella spojrzała na mnie. A żadne z nas się nie odezwało. Poprowadziła mnie cicho korytarzem do obitych tkaniną drzwi. Gdy je otworzyła, rozległ się świst i coś klapnęło o framugę jakieś 3 centymetry nad jej głową. Zatrzasnęła pośpiesznie drzwi i odwróciła się do mnie. Jeden jest w holu, powiedziała. Mówiła przerażonym szeptem, jak gdyby lękała się, że Tryfid podsłuchuje. Wróciliśmy korytarzem i znów wyszliśmy do ogrodu. Idąc po trawie, żeby nie słychać było kroków, okrążyliśmy dom i zatrzymaliśmy się w miejscu, skąd można było zajrzeć do salonu. Oszklone drzwi na taras były otwarte, szyba jednego skrzydła stłuczona. Ślad utworzony z okrągłych plam błota widniał na stopniach i na dywanie. Na końcu śladu pośrodku pokoju stał Tryfid. Kołyszący się lekko czubek jego łodygi dotykał niemal sufitu. Tuż przy jego wilgotnym, włochatym pniu leżały zwłoki mężczyzny w jedwabnym szlafroku. Chwyciłem Gisellę za ramię. Bałem się, że zaraz tam pobiegnie. — To twój ojciec? — spytałem, chociaż byłem pewien, że to on. — Tak — wyszeptała i zakryła twarz rękami. Drżała na całym ciele. Stałem bez ruchu, nie odrywając spojrzenia od Tryfida na wypadek, gdyby ruszył w naszą stronę. Przeszło mi przez myśl, że Gisellie przydałaby się chustka do nosa. Podałem więc jej swoją. Poza tym nic tu nie można było poradzić. Gisella po chwili trochę się opanowała. Myśląc o ludziach, których widzieliśmy tego dnia, powiedziałem: wiesz, wolałbym chyba, żeby mnie spotkał taki koniec niż to, co tamtych. Tak, szepnęła po pauzie. Spojrzała na niebo. Lśniło pogodnym, niezgłębionym błękitem. Kilka obłoków płynęło po nim jak białe pióra. Tak, powtórzyła z większym już przekonaniem. Biedny tatko, nie zniósłby ślepoty, za bardzo to wszystko kochał. Zerknęła znów do pokoju. Co teraz zrobimy? Nie mogę go zostawić. W tej chwili spostrzegłem w niestłuczonej szybie odbicie jakiegoś ruchu. Obejrzałem się szybko. Z krzaków wyszedł Tryfid i ruszył przez trawnik prosto na nas. Słyszałem szelest skórzastych liści, potrząsanych wahadłowym kołysaniem się łodygi. Nie było ani chwili do stracenia. Nie miałem pojęcia, ile ich tu może jeszcze być wokół domu. Chwyciłem znów Gisellę za ramię i pociągnąłem ją z powrotem drogą, którąśmy przyszli. Kiedy znaleźliśmy się już bezpiecznie w samochodzie, wybuchnęła wreszcie potokiem łez. Wiedziałem, że lżej jej będzie, jeśli się wypłaczę. Zapaliłem papierosa i zacząłem obmyślać dalsze posunięcia. Gisella oczywiście nie zechce pozostawić ojca tam, gdzieśmy go znaleźli. Będzie pragnęła pochować go jak należy. A wszystko wskazuje na to, że sami będziemy musieli wykopać grób i dokonać wszelkich czynności związanych z pogrzebem. A zanim się tego choćby spróbuje, trzeba koniecznie zdobyć środki do rozprawienia się z Tryfidami, które już tam są, i z innymi, które mogą się jeszcze zjawić. Słowem, byłbym skłonny zrezygnować z całego przedsięwzięcia, ale nie o mojego ojca przecież chodzi. Im dłużej zastanawiałem się nad tym nowym aspektem sytuacji, tym mniej mi się on podobał. Nie miałem pojęcia, ile Tryfidów może być w Londynie. W każdym parku było ich przynajmniej kilkanaście. Zazwyczaj trzymano kilka unieszkodliwionych, którym pozwalano wędrować po parku, gdzie chciały, ale częstokroć były też inne. Z nieprzyciętymi wićmi, przykute łańcuchami do pali albo otoczone drutem kolczastym. Przypomniałem sobie Tryfidy widziane przez nas w Regent's Park. Dobrze byłoby wiedzieć,
ile ich zwykle trzymano na uwięzi w ogrodzie zoologicznym i ile też stamtąd uciekło. W prywatnych ogrodach też w sumie jest ich sporo. Należałoby się spodziewać, że wszystkie mają przycięte wici, ale kto wie, jak daleko może sięgać ludzka głupota i niedbalstwo. Prócz tego wokół Londynu jest kilkanaście szkółek, a trochę dalej stacje doświadczalne. Gdy tak rozmyślałem, poczułem, że coś mi chodzi po głowie, jakieś skojarzenie, którego nie mogę sprecyzować. Wytężyłem pamięć i naraz wspomnienie wypłynęło na powierzchnię. Omalże usłyszałem głos Waltera mówiący: powiadam ci, Triffitt ma bez porównania większe szanse pozostania przy życiu niż człowiek ślepy. Walter mówił oczywiście o człowieku oślepionym przez Triffida. Mimo to jednak drgnąłem. Więcej ciarki mnie przeszły. Postarałem się przypomnieć sobie wszystko dokładnie. No tak, były to tylko rozważania natury ogólnej, ale w tej chwili wydały mi się wręcz prorocze. Jeżeli pozbawi się nas wzroku, powiedział wtedy Walter, nasza wyższość nad Triffidami zniknie. Zapewne. Zbieg okoliczności jest zjawiskiem bardzo częstym, ale z rzadka jedynie zwracamy na niego uwagę. Chrzęst żwiru przywołał mnie do rzeczywistości. Drogą ku bramie kołysząc się kusztykał Triffitt. Zamknąłem czym prędzej okno. Jedźmy, jedźmy, zawołała histerycznie Josella. W samochodzie jesteśmy bezpieczni, uspokoiłem ją. Chcę zobaczyć, co on zrobi. Równocześnie uświadomiłem sobie, że jeden z moich problemów został rozwiązany. Od dawna przyzwyczajony do Triffidów, zapomniałem, jak reaguje większość ludzi na widok Triffida z nieprzyciętą wicią. Zrozumiałem nagle, że nie będzie już mowy o powrocie do tego domu. Josella miała do uzbrojonych Triffidów ten sam stosunek, co większość ludzi. Czym prędzej uciekać i trzymać się od nich jak najdalej. Triffitt zatrzymał się przy bramie. Można by przysiąc, że nasłuchuje. Siedzieliśmy cicho. Josella wpatrywała się w niego ze zgrozą. Spodziewałem się, że uderzy wicią o samochód, ale nie zrobił tego. Przypuszczalnie zmyliły go nasze głosy stłumione obiciem samochodu i uznał, że znajdujemy się poza jego zasięgiem. Nagie pałeczki zagrały krótki werbel, uderzając o łodygę. Triffitt zakołysał się, skręcił niezdarnie w prawo i zniknął w następnej bramie. Josella odetchnęła z ulgą. Jedźmy już, zanim wróci, powiedziała błagalnie. Włączyłem silnik, zakręciłem i ruszyliśmy znów w kierunku Londynu. Rozdział piąty. Światło wśród nocy. Josella odzyskała stopniowo równowagę. Z wyraźnym zamiarem oderwania myśli od tego, co pozostawiliśmy za sobą, spytała, dokąd teraz jedziemy. Do Clerkenwell, odparłem. Potem trzeba będzie zdobyć dla ciebie jakieś ubranie. Po ubranie, jeśli chcesz, pojedziemy na Bond Street, ale najpierw jedziemy do Clerkenwell. Ale dlaczego do Clerkenwell? Boże wielki, krzyknęła nagle. Nie zdziwiłem się, że krzyknęła. Skręciliśmy właśnie za róg i ujrzeliśmy w odległości jakichś 50 metrów przed sobą tłum ludzi. Biegli w naszym kierunku, potykając się i wyciągając przed siebie ramiona. Słychać było płacz, jęki i przeraźliwe krzyki. W chwili, kiedyśmy ich zobaczyli, jedna z kobiet na przodzie potknęła się, upadła, inni zwalili się na nią i znikła pod stosem wierzgających, wijących się ciał. Za tłumem dostrzegliśmy przyczynę popłochu. 3 ciemnolistne łodygi, kołyszące się nad głowami ludzi. Dodałem natychmiast gazu i skręciłem na boczną drogę. Josella zwróciła ku mnie zmartwiałą twarz. Widziałeś, co to było? One ich pędziły. Tak, powiedziałem. Dlatego właśnie jedziemy do Clerkenwell. Tam jest zakład, w którym robią najlepszą na świecie broń i maski przeciw Triffidom. Zrobiliśmy objazd i wróciliśmy na właściwą trasę. Okazało się jednak, że przejechać nie będzie tak łatwo, jak się spodziewałem. W pobliżu dworca King's Cross na ulicach było znacznie więcej ludzi. Mimo ustawicznego naciskania klaksonu, posuwanie się naprzód było coraz bardziej utrudnione, a przed samym dworcem stało się wręcz niemożliwe. Dlaczego akurat tutaj zebrały się takie tłumy, nie wiem. Zeszli się tu chyba wszyscy okoliczni mieszkańcy. O przedostaniu się przez ciżbę nie mogło być mowy, a jedno spojrzenie w tył przekonało mnie, że odwrót jest równie beznadziejny. Ci, których minęliśmy, zwarli już za nami szeregi.
Wysiadaj prędko, powiedziałem. Myślę, że chcą nas schwytać. Ależ, zaczęła Giosella, prędzej! Uciąłem krótko. Dałem ostatni sygnał klaksonem i nie wyłączając silnika, wysunąłem się za Giosellą. Czas był już najwyższy. Jeden z mężczyzn namacał klamkę tylnych drzwiczek. Otworzył je i szperał rękami po siedzeniu. O mało nie przewróciliśmy się pod naciskiem innych ludzi, przepychających się do samochodu. Rozległ się wrzask gniewu, kiedy ktoś otworzył przednie drzwiczki i przekonał się, że tam też siedzenia są puste. Myśmy tymczasem uniknęli niebezpieczeństwa, wmieszawszy się w tłum. Ktoś uczepił się tego, co otworzył tylne drzwiczki, sądząc, że to on wysiadł z samochodu. Powstało zamieszanie. Chwyciłem Giosellę mocno za rękę i zaczęliśmy się powolutku wydostawać ze ścisku, starając się nie zwracać na siebie niczyjej uwagi. Znalazłszy się poza obrębem tłumu, szliśmy przez jakiś czas pieszo, rozglądając się za odpowiednim samochodem. Wkrótce znaleźliśmy go. Samochód kombi, dla planu, który zaczął mi się kształtować w głowie, bardziej użyteczny od zwykłego wozu. Zakład w Clerkenwell już od kilku stuleci produkował znakomite narzędzia precyzyjne. Mała fabryka, z którą niekiedy miałem do czynienia w sprawach zawodowych, przystosowała swój kunszt do nowych potrzeb. Znalazłem ją od razu. Włamanie do niej również nie nastręczało większych trudności. Odjeżdżaliśmy stamtąd z miłym poczuciem, że nie jesteśmy już bezbronni. Załadowaliśmy bowiem do naszego kombi kilkanaście doskonałych strzelb na tryfidy, kilka tysięcy stalowych pocisków w kształcie małych bumerangów i kilka hełmów osłoniętych z przodu mocną, drucianą siatką. Teraz po ubranie? Spytała Giosella, kiedyśmy ruszyli. Opracowałem prowizoryczny plan, powiedziałem, przy czym dopuszczalne są uwagi krytyczne i poprawki. Najpierw proponuję znaleźć tak zwane pied-à-terre, czyli jakieś miejsce, gdzie moglibyśmy odpocząć i omówić sytuację. Byle nie nowy bar, zaoponowała. Na dziś mam dosyć barów. Ja też wyznałem, chociaż moi przyjaciele by w to nie uwierzyli, biorąc pod uwagę, że ma się wszelkie trunki za darmo. Nie, miałem na myśli jakieś puste mieszkanie. Chyba nie będzie trudno takie znaleźć. Odpoczęlibyśmy trochę i opracowalibyśmy z grubsza plan kampanii. Mieszkanie przydałoby się również jako miejsce noclegu, ale jeżeli uważasz, że wymogi konwenansu wciąż jeszcze mają przewagę nad szczególnymi okolicznościami, to cóż, może uda nam się znaleźć dwa mieszkania. Będę chyba spokojniejsza, wiedząc, że ktoś jest w pobliżu. Doskonale, stwierdziłem. W takim razie operacją numer dwa będą stroje damskie i męskie. W tym celu pójdziemy może każdy oddzielnie, starając się tylko nie zapomnieć adresu wybranego mieszkania. Dobrze, powiedziała niepewnie. Wszystko będzie w porządku, uspokoiłem ją. Pamiętaj tylko, że masz się do nikogo nie odzywać, a nikt się nie domyśli, że widzisz. Dziś rano byłaś zupełnie nieprzygotowana i tylko dlatego wpadłaś w tarapaty. W krainie ślepców jednooki jest królem. Tak, to powiedział Welsh, co? Ale w jego opowiadaniu okazało się, że to nieprawda. Cała rzecz w tym, co się rozumie przez słowo kraina. W oryginale patria, odparłem. Cecorum in patria luscus rex imperat omnis. Pierwszy powiedział to pewien Rzymianin imieniem Fullonius i bodajże więcej nic o nim nie wiadomo. Ale teraz nie ma już zorganizowanej patrii, nie ma państwa, jest tylko chaos. Wells wyobrażał sobie lud, który się przystosował do ślepoty. Wątpię, czy tutaj do tego dojdzie. Nie widzę na to sposobu. Jak myślisz, co właściwie będzie? Mogę się tylko domyślać, tak samo jak i ty. Ale wkrótce i tak się dowiemy. Lepiej wróćmy do spraw doraźnych. Na czym stanęliśmy? Na wyborze ubrania. Prawda, otóż trzeba się po prostu wślizgnąć do sklepu, wziąć kilka drobiazgów i wymknąć się z powrotem. W centrum Londynu nie spotkasz tryfidów, przynajmniej na razie. Tak lekko mówisz, wślizgnąć się i wziąć rzeczy. Nie jest mi zbyt lekko na sercu, przyznałem się. Ale nie jestem pewien, czy to wielka cnota, raczej chyba przyzwyczajenie. A uparte przymykanie oczu na fakty dokonane nie przywróci dawnego stanu rzeczy i nic nam nie pomoże. Nie powinniśmy się uważać za złodziei, lecz za, no powiedzmy, za mimowolnych spadkobierców ogólnego dorobku. Tak, chyba nimi jesteśmy. Zgodziła się, choć bez wielkiego przekonania. Milczała chwilę. Potem wróciła do poprzedniego toku rozmowy. A po ubraniach?
Operacją numer 3, oświadczyłem, musi być stanowczo kolacja. Z mieszkaniem, jak się spodziewałem, nie było wielkich trudności. Zostawiliśmy zamknięty na klucz samochód pośrodku jezdni przed eleganckim blokiem mieszkalnym i wdrapaliśmy się na trzecie piętro. Dlaczego wybraliśmy akurat trzecie, nie potrafię powiedzieć, poza tym, że wydało nam się bardziej oddalone od ludzi. Z wyborem mieszkania poszło gładko. Pukaliśmy albo dzwoniliśmy i jeżeli ktoś się odzywał, szliśmy dalej. Za czwartym razem trafiliśmy na drzwi, zza których nie padła odpowiedź. Jedno mocne pchnięcie ramieniem, zamek ustąpił i znaleźliśmy się wewnątrz. Nie należałem do ludzi przyzwyczajonych do mieszkania w lokalu, którego komorne wynosiło około 2000 funtów sterlingów. Stwierdziłem jednak, że lokal taki stanowczo ma swoje zalety. Wnętrze urządzali, jak się domyśliłem, wykwintni młodzi ludzie mający ów rzadki, a tak wysoko opłacany dar kojarzenia dobrego smaku z ultranowoczesnością. Motorem ich działania była z pewnością gruntowna znajomość fluktuacji mody. Tu i ówdzie dostrzegało się niechybne dernier cri. Część ich, gdyby świat potoczył się dalej spodziewanym torem, bez wątpienia zrobiłaby wkrótce furorę. Inne, powiedziałbym, należały do pomysłów zupełnie poronionych. Całość w swym lekceważeniu słabostek ludzkich sprawiała wrażenie nieskazitelnej wystawy. Jakaś książka przesunięta o kilka centymetrów w bok albo z niewłaściwym kolorem obwoluty zniweczyłaby starannie obmyśloną harmonię zarysów i barw, podobnie jak zniweczyłby ją ktoś lekkomyślny, siadając na zbytkownym fotelu czy kanapie w stroju niepasującym do obicia. Zwróciłem się do Joselli, która patrzała na to wszystko szeroko otwartymi oczami. — No co, nada się to skromne lokum, czy idziemy dalej? — spytałem. — Cóż, nie należy za dużo wymagać — odparła równie żartobliwie, po czym tonąc stopami w jasno-kremowym dywanie ruszyliśmy na inspekcję dalszych pomieszczeń. Gdybym nawet łamał sobie nad tym głowę, nie wpadłbym chyba na lepszy sposób oderwania jej myśli od wydarzeń dnia. Obchód nasz odbywał się wśród ustawicznych okrzyków podziwu, zazdrości, pogardy, zachwytu, a nawet wyznać muszę złośliwości. Josella zatrzymała się na progu pokoju wypełnionego najbardziej agresywnymi przejawami bezgranicznej próżności kobiecej. — Tu będę spała — rzekła. — Wielki Boże — jęknąłem. — No, każdy ma swój gust. Nie bądź wstrętny. Pewno nigdy już nie będę miała innej okazji do nurzania się w dekadencji. A poza tym nie wiesz, że każda dziewczyna ma w sobie coś z najgłupszej gwiazdy filmowej? Więc niech ta cząstka mojego ja użyje sobie po raz ostatni. Bardzo proszę, powiedziałem, ale mam nadzieję, że znajdzie się tu jakiś spokojniejszy kącik. Niech Bóg broni, żebym miał spać w łóżku, nad którym w suficie jest lustro. Nad wanną też jest lustro, oświadczyła Josella, zaglądając do przyległych drzwi. Nie wiem, czy byłby to zenit, czy nadir dekadencji, zauważyłem, ale i tak z niego nie skorzystam. Nie ma gorącej wody. Ojej, zupełnie zapomniałam. Jaka szkoda, zawołała tonem zawodu. Dokończyliśmy inspekcji, stwierdzając, że reszta mieszkania nie jest już tak ekstrawagancka. Następnie Josella udała się na poszukiwanie odpowiedniego ubrania. Ja natomiast zbadałem zasoby i możliwości lokalu, po czym wyruszyłem na uplanowaną przez siebie wyprawę. Wychodząc z mieszkania, usłyszałem, że nieco dalej otworzyły się inne drzwi. Zatrzymałem się i stanąłem bez ruchu. Na korytarz wyszedł młody człowiek, prowadząc za rękę młodziutką, jasnowłosą kobietę. John Wyndham, Dzień Tryfidów, taśma trzecia, koniec ścieżki drugiej.